Pokój i dobro, kochani. Dziś jest sobota, 18 maja. W liturgii franciszkańskiej obchodzimy wspomnienie świętego Feliksa z Cantalice, zakonnika, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Pamiętacie, kochani, wczorajszą Ewangelię, kiedy Jezus pyta Piotra trzykrotnie, czy ten go kocha, i Piotr trzykrotnie odpowiada: tak, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham, paś baranki moje. I zaraz po tej scenie okazuje się, że Piotr zauważa, że za jego plecami nadchodzi Jan, Ewangelista, apostoł, i chcąc skorzystać z okazji, że Jezus wszystko wie, więc pyta się: a co będzie z tym? Jezus nie daje właściwie żadnej odpowiedzi. Mówi: ty pilnuj swojego. Tobie powiedziałem, pójdź za mną i ty, to jest twoje powołanie. Natomiast powołanie świętego Jana może być zupełnie inne. Dlaczego o tym wiemy, o tym wszystkim? Dlatego, że Jan apostoł spisał te wszystkie wydarzenia w swojej Ewangelii, a właściwie w Jezusowej Ewangelii. Ewangelia według świętego Jana jest zupełnie inna od Ewangelii według świętego Mateusza, Marka i Łukasza, dlatego że Jan był osobistym uczestnikiem tych wszystkich wydarzeń. On jako jedyny z apostołów był pod krzyżem, a więc on to wszystko widział, słyszał, on doświadczał. I również biernym uczestnikiem tej sceny, kiedy Jezus przekazuje władzę apostolską świętemu Piotrowi, był święty Jan. On to wszystko słyszał i widział. I dzięki temu, że był takim biernym uczestnikiem, mógł to wszystko utrwalić i zapisać. Dzisiejszy fragment Ewangelii, kochani, to ostatnie słowa z Ewangelii spisanej przez świętego Jana. I mimo że święty Jan spisał około 35 różnych cudów wykonanych przez Pana Jezusa, to mówi, że o wiele więcej różnych wydarzeń miało miejsce, i gdyby ktoś chciał spisać je wszystkie, to cały świat nie pomieściłby tych wszystkich ksiąg, które opisywałyby te wydarzenia. Rzeczywiście, mimo że Pismo Święte przekazuje tylko 4 przekazy życia, cudów, słów, zbawczej męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, tylko 4 Ewangelie, natomiast tych 4 Ewangelii mnóstwo różnych publikacji, książek i w tej chwili również audio i wideo pojawia się, ale ta księga wciąż nie jest skończona. Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus wciąż działa. To nie jest tak, że Pan Jezus wraz z opisywanymi wydarzeniami zakończył swoją działalność, koniec.pl, jak to niektórzy mówią, ale tak naprawdę ta księga wciąż jest otwarta. I Ty również możesz być uczestnikiem tej księgi zbawczej, dlatego że Pan Jezus wciąż działa. Wczoraj i przedwczoraj również kogoś uzdrowił, również komuś dał nadzieję, komuś, kto był kompletnie załamany i który nie widział sensu swojego życia. Ta księga wciąż jest otwarta i Ty możesz być również współautorem tej księgi. Kiedy przyjmiesz prawdy Boże, kiedy przekażesz tę dobrą nowinę innym swoim życiem, swoimi słowami, to ta Ewangelia będzie wciąż żyła. Ewangelia według świętego Jana jest dlatego wyjątkowa, że święty Jan był osobistym uczestnikiem tych wydarzeń. On dotykał Pana Jezusa, on słuchał tych słów, on ocierał się o Pana Jezusa i on tego wszystkiego doświadczał, widząc człowieka niewidomego, który później widział. Widział człowieka, który był chromy, miał pokręcone ręce, nogi i życie, a później widział człowieka, który stąpa mocno po ziemi. Święty Jan był uczestnikiem tego wszystkiego i dlatego ta Ewangelia jest ewidentnie inna od pozostałych. Dlaczego? Dlatego, że on był świadkiem. I również Ty możesz być świadkiem. Nie pozwól, aby historia życia Pana Jezusa się zakończyła. Pozwól, żeby Pan Jezus działał w Tobie, żebyś był świadkiem Jego Ewangelii wobec wszystkich tych, których spotkasz. I niech Twoje świadectwo będzie takie zwyczajne, proste, nienaciągane, niekoloryzowane, takie jak moje zwyczajne, proste słowa na zielonym pastwisku. Zostałem takim Bożym pastuchem po to, żeby pomóc Wam, kochani, dać taką świeżą trawę, która jest pożywieniem dla duszy na dzisiaj, nie na wczoraj, nie jest jakąś relikwią, nie jest na jutro, na jakimś takim marzeniem, ale jest na dzisiaj. Na dzisiaj mały fragment, małe 5 minut po to, żeby Pan Jezus nasycił Twoją duszę swoją Ewangelią, swoją dobrą nowiną. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.